Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Chivay, we własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Mam. Co cię gryzie? Uprzedzam, że będę filozofował. Tematy egzystencjalne, rozumiem. Mów. Zło, z którym walczą Wiedźmini, jest przejawem działań chaosu. Działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Światełko mądrości i płomyk nadziei, żar ciepła, miast rozbłyskiwać, zgasną. Będzie ciemno. A w ciemności będą kły, pazury i krew. Jak na Podgrodziu. Bardzo ładnie powiedziane, ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Vridanka na ich pierwszej schadzce, niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane, albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą, żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Geralt. Jest nas więcej, dłużej żyjemy. Potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świń. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem korzyści. Nie ma się tedy co dziwić, że wszędzie nasrane. Nasrane czy nie, Wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie? Powiem ci, Geralt. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. Taki relatywizm jest bardziej zabójczy od plagi Katriony i wszystkich smoków razem wziętych. A Wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmond, zajrzawszy po skończonej potrzebie do nocnika, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Nie jestem przekonany. Coś ci powiem, Wiedźminie. Kiedyś prowadziliśmy przez ogarnięty wojną kraj grupę kobiet z dziećmi. Opóźniały nas. Trzeba je było karmić, chronić i za potrzebą w las chodzić zamiast lać przy drodze. Słowem, były ciężarem, który na dodatek nie okazał nawet odrobiny wdzięczności za pomoc. Wiesz, dlaczego im pomogliśmy? Bo tak trzeba. Bo to było dobre. Rozumiem. Wal śmiało. Bywaj.